Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu i Tomasz, kolejny odcinek z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdziemy się w Niemczech, żeby przebudować zespół Eintrachtu. Drużynę, która w tym sezonie Bundesligi może powalczyć jeszcze o europejskie puchary, ale z europejskimi pucharami w obecnym sezonie już się pożegnała, przegrywając play-offy w Lidze Konferencji z drużyną Royal Union Saint-Gilloise. Więc powiedzmy, że teraz mogą się już w pełni skupić na Bundeslidze. My tutaj mamy zdecydowanie ambitniejsze cele. Chcemy i mieć wyższe miejsce w lidze, może kto wie, nawet powalczyć o miejsce na podium. Do tego w europejskich pucharach zdziałać coś więcej. Gegenpressing to jest nasza taktyka. Trenerów w miarę przyzwoitych udało mi się zatrudnić. Nie ma tutaj wielkich przepaści, może trochę ofensywa jest zaniedbana. No ale przy tej ilości, możliwości zatrudnienia trenerów, no też nie da się wszystkiego obsadzić idealnie. A teraz zobaczmy, jak prezentuje się nasz podstawowy skład. Moim zdaniem wymaga kilku wzmocnień, ale jest na czym budować. No i to jest najistotniejsze. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to najbardziej oczywiście interesuje nas sukces międzynarodowy i krajowy, czyli wygrać Ligę Konferencji, ćwierćfinał Pucharu Niemiec i zakwalifikować się do Ligi Mistrzów ambitnie. Mamy około 42 milionów do wydania, więc trzeba ten budżet trochę powiększyć. Sprzedajemy Rodę do Realu Sociedad za 6,5 miliona, więc odrobina pieniędzy wpada na nasze konto, następnie Buta za 9 milionów do Wolfsburga. U mnie nie miał szans na grę, a w ekipie Wilków ma zdecydowanie szansę się odnaleźć. Teraz mamy 56 milionów, nadal nie jest to jakaś oszałamiająca kwota, ale zaczynamy powoli zakupy. Na pewno potrzebujemy nowego stopera, przydałby się nam też ktoś do środka pola, bo tam mamy braki i nowy napastnik jest koniecznością. Mehdi Taremi z FC Porto za 22 miliony, kupiony do Eintrachtu Frankfurt. Może to być piłkarz, który będzie game changerem, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Następnie Doucouré, 26,5 miliona, kupiony z Crystal Palace. Ten piłkarz powinien się idealnie odnaleźć w naszym zespole, na środku pomocy. No i mamy drugie miejsce w turnieju przedsezonowym. Niestety bramkami przegraliśmy z Salernitaną. No i nie będzie premii finansowej. No i sprzedajemy Hauge za niecałe 5 milionów do Sandgallen. Kiedyś wydawało się, że zrobi większą karierę, a teraz kończy w lidze szwajcarskiej. Tuta do Girony za 15 milionów. Hiszpanie sporo zainwestowali i zobaczymy, czy było warto. A my kupujemy Diomandé za 16,5 miliona ze Sportingu. Sprzedaliśmy tutaj, kupiliśmy Diomandé i miejmy nadzieję, że będzie to dobra zmiana na środku defensywy. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Darmstadt, czyli drużyna, którą powinniśmy pokonać. Ale czy tak będzie w rzeczywistości, to za moment zobaczymy. Ich podstawowy skład no szału nie robi. No ale nie wszystko na papierze da się dobrze oszacować. A teraz zaczynajmy normalną symulację. No jak widzimy, atak Darmstadt, piłka w polu karnym. 1-0. Manu niestety wykorzystał tą sytuację. Sensacja, przegrywamy od 7 minuty. Ale my nie poddamy się bez walki. 1-1. Tak jest, udało się wyrównać. Haibi świetnie to zrobił z pola karnego. I to spotkanie zaczyna się od nowa. A to nie koniec naszych popisów w pierwszej połowie. 2-1. Piękny strzał Mehdiego Taremiego, przy którym bramkarz był bez jakichkolwiek szans na interwencję. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi w tym meczu dostali swoją szansę. I czy będzie 3-1? Tak jest! Udało się, trafiamy Mehdi Taremi po raz drugi. Kto wie, może nawet powalczy o koronę króla strzelców, jak utrzyma tą formę. No i jeszcze rzut rożny dla Darmstadt. Centra i bramka. Nteka daje bramkę kontaktową, do końca pozostały 3 minuty. I jeszcze coś się może zdarzyć. Ale ostatnia akcja spotkania należy do nas, sędzia przerywa i wygrywamy 3-2 w pierwszej kolejce. Valverde do Interu, Alexander Arnold do Real Madrid i Bruno Fernandes do Paris Saint-Germain to były najgłośniejsze transfery lata. U nas też się sporo działo, ale za zdecydowanie inne pieniądze. Nasza grupa w lidze konferencji PAOK, HJK i Aberdeen. Grupa spokojnie do wyjścia i w pierwszej kolejce pokonujemy PAOK, czyli naszego najgroźniejszego rywala. Następnie Aberdeen 2-0, niestety Kalajdzic doznaje kontuzji i wypada na 4 tygodnie. Oj, to jest duża strata dla naszego zespołu. Pokonujemy następnie HJK aż 4-1. Marmusz, to był jego show. 3 bramki. Następnie remis HJK, ojojoj, no to jest delikatnie mówiąc kompromitacja, nawet grając w dziesiątkę. Drugie miejsce po 10 kolejkach, 26 punktów na koncie, tyle samo co Lipsk. Taki sam praktycznie bilans spotkań, tylko trochę gorszy bilans bramkowy. A gdy popatrzymy na samo dno, widzimy Darmstadt 2 punkty na koncie, więc dobrze, że z nimi punktów nie straciliśmy. A tak wygląda nasz podstawowy skład. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, bo te zadania zawsze warto wykonywać. Trochę się podbije tą ocenę menadżera, tak naprawdę bardzo niewielkim kosztem, bo traci się dosłownie kilka sekund, a można wykonać to zadanie. No i podbić sobie tą ocenę do praktycznie idealnej.
A jak to już mamy za sobą, to możemy zobaczyć, że z Spokiem też zremisowaliśmy 2-2. Oj, nasza forma spada, ale pokonujemy Aberdeen 3-2, co oznacza, że Eintracht w fazie grupowej ma pierwsze miejsce. Tak jest, pierwszy Eintracht, drugi PAOK, te drużyny awansują. A dzięki temu, że mamy pierwsze miejsce, unikamy rundy wstępnej playoffów tak zwanych i nie odpadniemy na tym etapie, więc już mamy lepszy wynik niż w prawdziwym życiu. Van de Beek i Kalajdzic odwołani przez swoje kluby, bo im dostawali odpowiednio dużo szans na grę. Jak widzimy, Sabiec, Talar w Motherwell, a największy transfer to Rabiot do Barcelony, Bentancur do Romy i Bakayoko do Realu Sociedad. No i jest też drugie miejsce po 20 kolejkach. Lipsk cały czas liderem, tyle samo punktów co my. Nadal jedna bramka zdobyta więcej. No powiem wam, idziemy łeb w łeb z drużyną z Lipska. A na dnie ekipa Darmstadt, no oni ewidentnie tej pozycji nie chcą opuszczać. A nasz podstawowy skład nie chce opuszczać się, jeśli chodzi o rozwój. I bardzo dobrze. No i nasza przykłada w Pucharze Niemiec. Jako drużyna z Bundesligi oczywiście mieliśmy przerwę w pierwszej rundzie. Następnie w rundzie drugiej, jak nam poszło, pokonaliśmy Heidenheim 3-1. Przechodzimy zatem do rundy trzeciej. Tutaj pokonana Hertha po rzutach karnych, udało się. W ćwierćfinale porażka z Wolfsburgiem i półfinał nie jest dla nas. No i wyniki rundy wstępnej, choćby Legia przegrała z Betisem. A jeśli chodzi o rywala w 1/8 finału naszego, Genk. No nie jest to złe losowanie. I wygrywamy pierwsze spotkanie 1-0 z drużyną z Belgii. Jeszcze mamy rewanż przed własną publicznością, wygrana 2-1, co oznacza pewny awans do następnej rundy. Było to naprawdę szczęśliwe losowanie, dzięki czemu spokojnie awansowaliśmy do ćwierćfinału. Gra tam choćby Panathinaikos czy Majorka. A kto będzie naszym rywalem? Panathinaikos, więc bardzo dobre losowanie i wygrywamy 2-0 w pierwszym meczu. Właśnie tak się powinno grać. 3-1 w rewanżu. No nie był to trudny rywal, więc awans był naszą koniecznością. Był dla nas formalnością wręcz Lille, Real Betis lub Besiktas, to są nasi rywale w półfinale możliwi, a my trafiamy na Lille. Też nie ma tragedii. Po 30 kolejkach za to wskakujemy na fotel lidera, drugi Bayern, trzeci Bayer. Lipsk już odpadł w walki o mistrzostwo, zostały tylko 4 kolejki. A między pierwszą trójką ta walka się rozstrzygnie, gdy spojrzymy na dno. Cały czas jest tam Darmstadt, pokochali to miejsce i nie oddadzą go chyba do samego końca. A nasz skład, sami widzicie jak wygląda. I Lille pokonane w pierwszym meczu 2-1. Jeszcze mamy rewanż we Francji. Wygrana 1-0 i jesteśmy w wielkim finale Ligi Konferencji Europy, gdzie naszym rywalem będzie Real Betis. Oj, łatwo nie będzie, hiszpańsko-niemieckie starcie. 29 maja. Przegrywamy w ostatniej kolejce z Lipskiem, co oznacza, że Eintracht w lidze zajmuje pierwsze miejsce. Udało się zdobyć tytuł mistrzowski. Drugie miejsce Bayernu, trzeci Lipsk, czwarty Bayer. Na piątym miejscu Borussia, szóste miejsce Hoffenheim. Ta końcówka, mimo już porażka w ostatniej kolejce, to nic się nie zmieniło. W barażach Freiburg, a z ligi spada Bochum. No i Darmstadt bez niespodzianki. Harry Kane został królem strzelców, jak na niego tylko 23 bramki na koncie. Kane do tego najlepszy asystent, więc trochę sobie podbił, a traf najwięcej czystych kąt. I teraz przed nami finał Ligi Konferencji Europy. Eintracht Frankfurt kontra Real Betis. Zobaczymy, kto będzie górą w tym pojedynku. Sprawdźmy zatem raport przedmeczowy, żeby wiedzieć, z kim się będziemy mierzyć. No drużyna ma naprawdę fajny skład, nie będzie łatwo z nimi rywalizować. Nie ma tutaj wielkich braków na jakiejkolwiek pozycji, ale u nas również skład wygląda optymalnie. No i mamy corner dla Real Betis, rozegrali na krótko, piłka w polu karnym. Blok i jest bramka niestety. Bartra, 36 minuta. Oj, przydałby się w tym momencie Bale. A to nie koniec popisów Realu Betis. Blok, strzał 2-0. Dwie praktycznie kopił w klej bramki po zablokowanym strzale. Perfekcyjna dobitka, no i Betis na razie bawi się z nami w tym wielkim finale. Dokonuje z nią, żeby jakkolwiek powalczy, ale Betis nie przestaje atakować. Czy będzie? Trzecia bramka, Iglesias, tym razem bez zablokowania. No i ten mecz już jest rozstrzygnięty. Ostatnia akcja tego spotkania należy do Real Betis. Sromotna klęska w wielkim finale. No to nie był finał Eintrachtu. Real Betis zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo, grali dużo lepszą piłkę. No i musimy obejść się smakiem. Marmusz na pocieszenie wraz z Orbanem. Najlepsi strzelcy, Taremi, najlepszy asystent. A w czystych kątach rządzi Mignolet, Martinez i Dermistoglu. A my możemy świętować oczywiście Mistrzostwo Niemiec, które jest niebywałym sukcesem, ale ta porażka w finale Ligi Konferencji Europy jednak mogła odrobinę popsuć humory. No bo jak się przegrywa to ostatnie spotkanie w walce o puchar, no to niestety nie jest kolorowo finał. Wielkie osiągnięcie, ale porażka w nim zawsze bolesna lekcja. Tak na koniec wygląda nasz podstawowy skład. No, wygląda naprawdę optymalnie i bardzo zrównoważenie. A jeśli chodzi o ilość występów dla naszej drużyny, najlepszy trap Diomande, Koch, Paco, Szkiri, Haibi, Gyce, Taremi i to tyle. W bramkach rządzi Marmusz, drugi Taremi, a trzeci Haibi wraz z Gyce.
i jeszcze asysty, Taremina przy drugim Goetze, a trzeci Skiri. No i zobaczymy trzecią ligę niemiecką, jak to się wszystko prezentuje, też rozgrywki drugiej Bundesligi. No trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten sezon wykonania Eintrachtu był naprawdę fajny. No zdobyliśmy to mistrzostwo, niestety odpadliśmy w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, do tego przegraliśmy w finale Ligi Konferencji, więc można powiedzieć, że taki słodko-gorzki sezon, no ale jednak mistrzostwo Niemiec to jest chyba coś najważniejszego. Zdobycie takiego trofeum na krajowym podwórku to zawsze budzi szacunek. Ocena menadżera 90. Jest to naprawdę dobra ocena, gdybyśmy może zwyciężyli w tym finale Ligi Konferencji, ta ocena byłaby odrobinę większa. No ale nie można mieć wszystkiego, a teraz zobaczmy baraże i puchary, których nie wygraliśmy. Zaczniemy może od baraży. Dlaczego nie? Freiburg pokonuje Hanower i utrzymuje się w Bundeslidze. Puchar Niemiec dla Bayernu. Pokonali Wolfsburg. Jeśli chodzi o Superpuchar Europy, Sevilla pokonuje Manchester City. Zaś w Lidze Konferencji wiemy, jak był Real Betis pokonał nas w finale. Liga Europy dla Borussii Dortmund pokonali Marsylię, a Liga Mistrzów dla Sevilla pokonali Atletico. No, kto by taki finał obstawił? To wygląda bardziej na finał Ligi Europy. A tak wygląda końcowa tabela Bundesligi, dla nas najpiękniejszy widok. Eintracht mistrzem, 1 punkt przewagi nad Bayernem, 2 nad Lipskiem, 4 nad drużyną Bayeru Leverkusen. Był naprawdę ścisk w tej pierwszej czwórce, ale to ostatecznie my byliśmy górą w tym wyścigu. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!